O Boże, nie mogę się śmiać, bo cały stół się chwie. Mam dzisiaj inny stół, stąd jest urotowo. Tak, mąż włączył pralkę, pieski skakały, więc... ale nałożyłam szpachlę, oddech jak z Colgate'a. Umyłam włosy, także wszystko gra, mam nadzieję. Wyglądasz cudownie. Ty również. Cześć, witajcie. Minął miesiąc, od kiedy nagrałam odcinek z Anią. Przez ten miesiąc wiele się działo w lusiowym świecie, ale o tym może kiedy indziej. Montaż tego odcinka trwał tak długo z jednego bardzo ważnego powodu. To znaczy, w trakcie nagrywania nie zauważyłyśmy z Anią, że Ani prawie nie słychać w trakcie tego nagrania. W postprodukcji starałam się nadrobić to i powyciągać dźwięk jak tylko mogłam. Niestety jednocześnie nie umiałam wyciszyć mojego wentylatora, który z komputera, który będziecie słyszeć, to taki dźwięk odkurzacza. Jeszcze nie mam tyle umiejętności obróbki dźwięku, chociaż tak czułam, że wyszłam na wyżyny swoich umiejętności montażowych. Również jakość obrazu z mojej strony, to znaczy jakość światła, pozostawia wiele do życzenia i za obie te rzeczy bardzo Was przepraszam. Postaram się na przyszłość lepiej się przygotowywać. Miesiąc temu jeszcze nie wiedziałam, jak fajnie się nagrywa pod moim drugim oknem i że aż tak nie jestem pod słońce. I ta jakość jest lepsza. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ja miałam poczucie, że rozmowa z Anią była tak miła i tak przyjemna, a Ania jest tak cudowną i kochaną osobą i bardzo jestem jej wdzięczna, że poświęciła czas, żeby usiąść ze mną i nagrać ten odcinek, że serce mnie bolało, żeby nie wyemitować, żeby nie wypuścić tego odcinka i żeby go Wam nie pokazać. Więc bardzo Was przepraszam jeszcze raz za niedociągnięcia. Mam nadzieję, że następnym razem lepiej się przygotuję do nagrywania i zwrócę uwagę bardziej na światło i dźwięk, i że więcej rzeczy się uda. Mam nadzieję, że te dźwięki i obraz Was nie odstraszą i że się niedługo widzimy. Do zobaczenia! Porządnie zaczynam podcast. W dzisiejszym programie Hejeszki Włóczkowie witamy Anię Knittingners. Aniu, dzień dobry! Strasznie miło Cię widzieć. Jesteś takim naszym niezapowiedzianym gościem, chociaż my, jak się spotkałyśmy z Anią w Krakowie, no to już rozmawiałyśmy, że na pewno coś razem nagramy. Tak, coś, że fajnie by było, ewentualnie tak ja się zaoferowałam, prawda, że gdyby to... Nie zaoferowałaś się, bo ja zaoferowałam i to jest super, hiper propozycja z każdej strony. I co? I fajnie, że się spotkałyśmy. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za spotkanie. Ja się bardzo cieszę i dziękuję, że wierzę. Masz ochotę gościć kogoś takiego jak ja? Ja mam ochotę gościć każdego. I o ile jest dobrym człowiekiem, to mam ochotę gościć każdego. Jak nie zabija zwierzątek, robi dobre rzeczy w życiu, to wiesz, ja jestem otwarta. Natomiast chyba powinniśmy zacząć jak porządne podcasterki, to znaczy, co masz, Aniu, na sobie, bo widzę te oczka i na pewno nie jest to dzianina z handlu. Nie. To jest mój jeden z pierwszych, to jest chyba tak naprawdę pierwszy sweter, który zrobiłam. Widać tutaj, ja się przybliżę, widać te rozciągnięte oczka. Ale to, ja myślałam, że to jest taki, wiesz, że tak powiem, taki miał być. Tak jak w tym projekcie Jessie Made Outlay Tank, co ona ma tutaj spuszczone cały rząd oczek. Wiem. Wiesz, w którym projekcie? Tak, wiem, kojarzę go tutaj. No więc, więc ja byłam prekursorką tego oczka. Brawo dla Ani! Ale generalnie to jest ogólnie sweter, który
wyszedł, choć tak naprawdę nie wyszedł, bo tak, tutaj miał być iCord, którego jeszcze wtedy nie umiałam, który nie wyszedł, jest płaski. No, jest fajny, to znaczy fajnie tutaj są... Wygląda bardzo pięknie. Tak, tak, więc dlatego bardzo go lubię. On też przypomina mi o tym, że zrobiłam coś, jakby nie do końca umiejąc robić wszystko, tak? I wiem na przykład, wiem, co mogę robić teraz, co poprawić, co mogłabym robić lepiej, ale no, mam do niego ogromny sentyment, dlatego zakładam go. Ale to jest w ogóle potęga nauki i potęga dziewiarstwa właśnie, że można z małej ilości informacji, no bo właściwie umiesz same prawe oczka, czy nabrać i zrobić same oczka i zrobisz sweter, bo wystarczy zrobić 4 kwadraty i zszyć. No, są takie swetry. Więc no może nie 4, 1, 2, 3, no właściwie nawet 2 kwadraty, bo tylko przód i tył i tutaj zszyć. Szyć każdy jakoś tam nawet zębami potrafi, więc... Ale to fantastycznie, że pokazujesz swój pierwszy udzierki, że właśnie nie... To nie pierwszy. Nie. Ja, mój pierwszy udzierk to jest szalik. I tutaj się pochwalę tak, korzystając z okazji. To jest mój pierwszy szalik. Ja widzę kolorki. To już jeszcze, bo jesteśmy razem. No chyba tak. Ale żeby nie było tak, że od razu mi wyszedł. Mhm. Nie wiem, czy to widać, gdzie to mam pokazać. Wiesz co, ja kompletnie nic nie widzę, bo twoja połowa ekranu wchodzi mi światło. Więc ja dopiero zobaczę przy montażu. To ja tu zrobię legendę, że generalnie to miał być szalik, który miał być robiony oczkami prawymi z prawej strony i lewymi z lewej, ale ponieważ to był pierwszy, to w momencie, kiedy na przykład dziergałam, to pamiętałam, że teraz są prawe, teraz są lewe, ale jak na przykład wychodziłam, odchodziłam gdzieś na chwilę, wracałam z powrotem i miałam taką zagwozdkę, bo nie wiedziałam kompletnie, jak wyglądają oczka schodzone, które schodzą z drutu w prawe i jak lewe. I miałam, kurde, aha, to teraz będą prawe, to teraz będą lewe. I dlatego mamy tak, to są prawe, to są lewe, to jest rząd prawy. Ale z tego, co widzę, to wygląda to wszystko pięknie. W sensie, ja bym pomyślała, że to tak ma wyglądać. I tak chodziło w tym. I widać, że to jest bardzo znoszony szalik, dlatego że... Bardzo kochany. Tak, dumna z tego, że ja go zrobiłam i tak naprawdę, no... Ja wiem. O, teraz właśnie wyszła książka chyba z tego wydawnictwa Lane i też są, jest tam taki sweterek, który też ma takie momenty, że ma po prostu jakby przedziały oczek lewy. I teraz tak patrząc na to, to znowu byłam prekursorką. No, ja tylko w nawiązaniu do naszych fioletów szybko powiem, co ja mam na sobie, bo ja mam Shifty, który już znacie z ostatniego podcastu, który nadal nie ma wciągniętych nitek i poprawionego ściągacza, a tutaj jest to chusta na szydełku, ja szybko ją pokażę, to jest najprostszy wzór mech, ojej, najprostszy wzór mech z wykończeniem pikotkowym i a nie, pokazuję lewą stronę. A to chyba wszystko jedno. Ale pokazuję lewą. Dobra. I tutaj zrobiłam takie wykończenie drobne, ponieważ kiedyś oglądałam tutorial takiej australijskiej projektantki. Zabijcie mnie, nie pamiętam. Pirgos, coś z gęsią. Na pewno jest w tytule. Ja wrzucę, na pewno wrzucę odpisy pod spodem filmu i też jak sobie rozwiniecie strzałkę pod filmem koło tytułu, to tam będą też wklejone wszystkie linki do tego, o czym mówimy. Więc wrzucę podpisy i wrzucę link do tej projektantki, bo ona stworzyła taki piękny, ogromny płaszcz i właśnie to jest takie wyszywane szydełkiem w ogóle. Ona stworzyła całe piękne wzory. Kiedyś zrobię ten płaszcz, ale chyba jak będę szybsza w te patyki. Ale nie opowiadajmy o mnie, tylko Aniu, o tobie. Pokazuj, co tam masz w szafie. Zasłuchałam się. No więc tak. Więc zaczęłam jeszcze drugi szalik, który był całkiem inny,
bo to mówię o tych takich moich pierwszych, no i teraz będzie różnica. Wow, ale piękne warkocze. No. I to jest taki właśnie kumino, szal. O. Cudny. I to był, słuchajcie, dosłownie, to był drugi projekt, który wrzuciłam na druty. To jest dolniacho. Tak, to jest darmowy wzór, Izy, La Gauche My Passion, LGBT. Ja w ogóle uczyłam się na projektach, na jej tutorialach, na jej filmikach i wszystko właśnie to tak jakoś, wiecie, no od razu wyszło, no przeskok jest straszny. Ja też zaczynałam, ojej, strasznie, przepraszam was, że trzęsę tak stołem, ale ten stół wystarczy, że machnę ręką, to już się trzęsie. Ja też się uczyłam częściowo na tutorialach La Gauche My Passion, ale skakałam. Najpierw zaczęłam od La Gauche My Passion, a skończyłam na Magdzie McHunky, której tutoriale bardzo lubię. Znaczy wszystkie tutoriale bardzo lubię. Jeszcze Dagna była oczywiście pomiędzy. Więc to standardowy podcast, znaczy standardowa ścieżka nauki na YouTubie. Tak, właśnie. Między nimi jest tutaj, między dziewczynami jest o tyle różnica, że Iza swoje projekty ma jakby w częściach i później każdy projekt jest do strzywania, więc... Mhm. To jest o tyle fajne, że raz idziesz jakby szybciej ta robota, tak? Bo powiedzmy kończę plecy, kończę przód, kończę rękawy, już coś mam, a potem dla mnie nie ma problemu ze strzywaniem. To jest dla mnie przyjemne, zresztą Iza tam pokazuje też swoją jakby taką metodę strzywania, że ona jest taka problemowa. Ale potem trafiłam do Dagny, która z kolei dzierga na okrągło. I ona dziergała też Magic Loopem, no i stwierdziłam, że o, to też będzie ciekawe. I teraz w sumie bardzo się cieszę, bo mam jakby dwie techniki, tak, wykonywania różnych swetrów, które chyba opanowałam. Jesteś jak Miss Jedi, po prostu ostrodny miecz. Tak, także tutaj bardzo, ja jestem bardzo wdzięczna jednej, drugiej dziewczynie. No pewnie, wszystkie. Tak, zawdzięcza mi naprawdę bardzo dużo, także... No ja też, tak, w ogóle takie uczenie się z YouTube'a to... Wydaje mi się, że wiele człowiek nabywa umiejętności przez to samosłuchanie, autoweryfikację, że kurde, coś mi nie wychodzi, ale gdzie mi nie wychodzi i dlaczego? No i nie masz tego nauczyciela. Uważam, że nauczyciele od szydełkowania są super i kursy są super i bardzo bym chciała uczestniczyć w różnych warsztatach, ale wydaje mi się, że też uczenie się z YouTube'a jakby pomaga w głowie otwierać różne klapki. A co chciałam dodać, że słyszałam, że właśnie to, że się strzywa ubrania, pozwala na to, żeby te ubrania się lepiej trzymały, żeby była konstrukcja bardziej taka, jak to powiedzieć, dopasowana. Tak, na pewno nie robią się tutaj dziury na przykład pod pachami, tak? Bo wiem, że robiłam sweter, akurat nie mam go tutaj, to jest sweter Zenek, Orni. I na przykład tutaj wyszło mi pod jedną pachą, proszę, że go nie przyniosłam. No Zenka nie przynieść. Uwielbiam ten projekt. Chciałabym go strasznie wydziergać. Przepraszam, że wejdę ci słowo. Strasznie bym go chciała wydziergać, ale z drugiej strony wiem, że to byłby projekt do wiszenia w szafie, ponieważ ja jestem strasznie nieuważna i te oczka są piękne i takie szerokie, ale przy moich psach to by był sweter na pół razu po prostu, plus każda klamka moja. Ale marzy mi się wydzierganie Zenka tak, żeby wisiał i pachniał, że tak powiem. No tak. No. Także wracając do tego, to chyba faktycznie zgadzam się z tym, że przy tej technice strzywania to trzyma się jakoś tak bardziej kupy ta cała konstrukcja, tak? To tak, to nikt o tym nie pomyślał. Właśnie marzy mi się teraz dzierganie projektów dla siebie trochę, żeby, bo przez to, że oglądam dużo podcastów, to widzę różne modyfikacje i modyfikacje, które mi się marzą,
To po pierwsze, może tobie się też jakby to przydać, bo obie jesteśmy chyba wyposażone z tego, co pamiętam. Więc mi się marzą takie, nie wiem jak to się nazywa, zaszewki, ja nie umiem szyć, więc stąd, dobra, włożę moje niteczki, żeby nie było ryi, ale takie... zaszewki tutaj się robi z rzędy skrócone przy większych biustach. I należy właśnie dodawać stąd i zwężać te rzędy skrócone. I też na przykład zrobić z tyłu na plecach, no nie będę się teraz odkręcać, ale z tyłu na plecach chciałabym porobić w swetrach i popraktykować, jak mi to idzie. Najpierw kilka rzędów, tam powiedzmy ze 3-4 decrease, czyli zwężania. A potem rozszerzenia, żeby jakby było to zwężenie w talii. Trzecią modyfikacją, którą chcę robić w swetrach, to słyszałam, że kiedyś dawniej się dziergało, chociaż nie mam tutaj źródła, więc to jest tylko to, co pamiętam i tu może być to mylne, ale ludzie robili takie kliny pod rękawami. Że tu jest wąsko, rozchodzi się i się tu zwęża. I podobno dzięki temu można lepiej manewrować ręką. I czwarta rzecz, którą chcę robić, to słyszałam o klinach na łokciach. Że tu się też robiło takie łatki, no bo to jest jak kolano, czy jak... przepraszam, jak pięta. Stąd tu jest potrzebny ruch i dlatego tu się przeważnie swetry przycierają. Słuchaj, coś widzisz, wejdę ci w słowo, bo pokażę ci bardzo fajny znalazłem wzór, to o czym mówisz, chociaż to nie, to nie tak do końca. Pokażę, popatrz. Ano, to jest, poczekaj, ja nie, wiesz co, ja nie widzę, bo mi światło wchodzi, ale czy to jest podwójny klin w skarpetkach? Tak. O, super. Po obu stronach. I to w ogóle, tak, to jest z książki tej, którą się zapatrzyłam. A, ekstra, ekstra. Ja trochę zwiększyłam głośność, bo Aniu cię nie słyszałam, ale pomyślałam, że może też dla was jako widzów też może będzie lepszy dźwięk. Ja oczywiście w postprodukcji postaram się to zniwelować, ale może jakoś się uda lepiej i głośniej, stąd też ikonka jest dźwięku. Aha. Tak. Zobaczymy. Ale to także, widzisz, o tych klinach właśnie teraz mi się przypomniało, że widziałam te skarpetki, to mogłoby być bardzo ciekawe, co mówisz. Super. Ja też widziałam ostatnio, chyba w ostatnim czy przedostatnim podcaście Angie Knits na Naomi Joy Knits, nie, Naomi Joy. Ona ma taki zwariowany totalnie podcast, który ja bardzo lubię, bo nie, taki, on nie jest taki ładny i wygłaskany, tylko ona jest taka troszkę szalona moim zdaniem. Ale w pozytywny naturalna. Sposób. Bardzo naturalna, bardzo mieszka na łódce i robi takie projekty, nie takie wygłaskane i ładne, tylko no też dzierga na przykład z włóczek kupionych w second handach i w ogóle też na przykład nie kupuje nowej wełny, jak kupuje na przykład mieszankę akrylu, to tylko z drugiej ręki. To jest taki wątek ekologiczny. I ona mówiła, że odkryła w skarpetkach, które są produkowane tak fabrycznie, że tam jest jakby taki, są rzędy skrócone i potem od połowy idzie druga linia rzędów skróconych. I ona zrobiła to w skarpetce. Co prawda ta skarpetka chyba jej tam gorzej wyszła, ale mówi, że ta skarpetka z tymi jakby takimi podwójnymi rzędami skróconymi, dwoma klinami, leży wygodniej i lepiej. Więc ja chcę przepraktykować. No widzisz. To ja tylko jeszcze wtrącę, że teraz ja tutaj się wypowiadam w kwestii skarpetek, a osobiście nie zrobiłam żadnej skarpetki. Ale pokazujesz piękną książkę. Może ja się tutaj za dużo wymądrzam w trakcie tego nagrania, a to ty mów i pokazuj. I ja nie miałam tej książki w rękach i bardzo mnie intryguje, bo podobają mi się projekty, ale to nie są takie projekty, żebym od razu na siebie założyła, a ja czekam na tą następną książkę Lajny Kawela, Kalewa, Kawalba. Nie, to są chyba szwedzkie tradycyjne wzory i to jest wygląda jak żakard. To dopiero ta książka wyjdzie w Lajnę. Estońska książka to była Alex
Nigdy nie wiem, jak wymawia się jej nazwisko. Bird, Bird. Pisze się B-Y-R-D. To jest taki ptak tylko z Y. To są estońskie rzeczy i ona ma też takie ala żakardy. No to nie są żakardy, bo to jest ta estońska taka wyszywanka. Tak. To może to. Ale na tę książkę też poluję, o której mówisz. Tak? No ja już napisałam do pani Ani z Owczarni, jak tylko Lajne wypuściło, że jest priorytet. Kiedy będzie ta książka? Z drugiej strony tak sobie pomyślałam, no kupiłabym książkę, no bo przez to, że sama lubię projektować książki, no to fajne jest wydanie książkowe. Z drugiej strony Lajne wypuszcza w tej samej cenie e-booka. I dla mnie to jest takie połączenie, że Pompon wypuszcza e-booki w cenie książek, a Lajna jednak jakby każe sobie płacić dodatkowo za e-booka. Ja wiem z perspektywy swojej, że praca przy e-booku to jest drugie składanie książki. I żeby zrobić porządnie e-booka, to jest duża wiedza, więc jakby to rozumiem, ale mam taki teraz dylemat. Czy chcę książkę, czy chcę e-booka? Czy chcę książkę? Właściwie chcę oba, ale no... budżety, powiedzmy sobie szczerze, budżety. Więc... umówmy się, że książki tak, że książki są cudowne, bo to jest zdjęcia, więc one no też kosztują, prawda, trochę. Tak. Ale ja chyba jestem wersja papierowa. Wiesz, tradycyjna, książkowa. Wiesz co, książki kosztują, ale sam skład, tak jak... Życie. Widać cię, Ania, dobrze, więc spoko. Wiesz co, ja tak jak pracuję, nie mam jakiegoś ogromnego doświadczenia w składaniu książek, ale tam kilka mi się zdarzyło i przygotowuję też PDF-y. E-booków jeszcze nie umiem przygotowywać, ale się tego uczę, natomiast to jest po prostu siadanie i składanie jeszcze raz tekstu. I jeżeli masz te, powiedzmy, 300 stron, no to musisz 300 stron sprawdzić, czy są błędy typograficzne, czy nie ma przesunięć, czy nie ma różnych rzeczy, więc... Abstrahując od zdjęć, samo składanie książki to jest duży proces. Może porozmawiamy w jednym z następnych odcinków Heheszków o tym z Agatą Dzieniną Versace, bo Agata jest fantastyczną graficzką. Jest graficzką i robi piękne książki dla dzieci, więc to będzie taki ilustracyjno-dziewiarski temat, bo Agata robi też, nie wiem, czy ty znasz profil Agaty, ale ma bardzo fajne pomysły na posty na Instagramie. Zazdroszczę jej strasznie tych pomysłów, bo ona dorysowuje na przykład czapką różne buźki. To skarpetki chyba, też skarpetki miały chyba oczka, jakieś takie właśnie takie graficzne, coś. Ona chyba skarpetki. Czapki robi tylko. Tak. Nie wiem, czy robi skarpetki. Ale ślimak coś takiego miała. Tak. Czapka, ale ślimak, dokładnie. Dokładnie. Czyli masz tą piękną książeczkę, której autorki znowu nie umiem wypowiedzieć. Boże, powinna być profesjonalną podcasterką. Ale to ty, Ania, mów. To ty mów, Ania. Poczekaj, żeby było, że z pamięci. Więc tak, to jest najnowsza książka autorstwa Lindsay Fowler. No dobra, brzmi już profesjonalnie. Ja się nawet odgarbię, żeby było jeszcze bardziej profesjonalnie. Trafiłam na nią chyba właśnie przez przypadek, ale ty akurat, bo też kiedy wrzuciłam posta ze zdjęciem, kiedy ja już ją miałam fizycznie u siebie, to też dostałam pytania, czy ja ją mam dlatego, żeby mieć, czy faktycznie coś chcę z tego robić. No i tak trochę, wiecie, tak trochę zaczęłam się zastanawiać, ale no tutaj mam, nie powiem, że wszystkie, dlatego że tutaj są skarpetki czy czapki, których chyba na chwilę obecną nie będę robiła, bo nie mam takiej potrzeby, ale swetry, na przykład to jest ten swetr, o którym mówiłam. Fajny jest, bo on jest taki prosty, elegancki jednocześnie. Tak, i on właśnie jest oddzielony, to co mówiłam, jest przedzielony tymi oczkami, takim łańcuszkiem jakby tak naprawdę. No to za niego się zabiorę, za te skarpetki, chusty. Chusty są ładne. Chusty. To mi się na pewno spodoba, tak.
O no. Ania, ty wiesz, co lubię. Ale ja widziałam chyba w podcaście Emi Palko. Uwielbiam ten podcast. W podcaście Emi Palko. Matko, jakie mam wory tutaj pod oczami. Przepraszam was, dobra, się odsunę. W podcaście Emi Palko ona zaczęła robić, jest taka chusta chyba pół na pół, że pół chusty robisz mohair plus jakąś fingering, w sensie cieńszą łuczką, a drugą połowę samym moherem. I zaintrygowała mnie ta chusta. Wiesz, o którym projekcie mówię? Może uda ci się go pokazać. On jest taki, to jest taka też prosta chusta na pół. Ona ma tylko... Właśnie z tej książki. Ona jest... Poczekaj. To wiem, ona jest chyba na początku. Teraz musisz dać to takie, wiesz, takie przyspieszone tempo i taka muzyczka, jak wiesz, ja normalnie takie rzeczy wycinam, ale z tobą to tak się miło na ciebie patrzy, że, a ja po prostu tutaj sprawdzam, czy wszystko się porządnie nagrywa i wiesz, i najlepiej mi widać wory pod oczami i zmarchy. Ja nie widzę. W ogóle ostatni odcinek to tu połowy szminki nie było, ale pewnie wszyscy zauważyli, ale byli tak mini, że nie skomentowali. Ona się na pewno jako chusta nazywa? Tak, to jest chusta. Wiesz co, to ty, Ania, na spokojnie... Mam taką. Nie, to nie taka. Mam taką. To może być... Nie wiem, może być ta, bo podobnie się zaczynała. Ja nie widziałam całego projektu. Może pomyliłam autorki, ale wiem, że Emi Palko robiła tak pół na pół i to było super. Chociaż wiesz co, tylko ja nie wiem, czy to się cieni tak rzuca. Chociaż nie, bo to ta jest lista, widzisz? O właśnie, no to o to chodzi. Mhm. I prawa część jest robiona dwiema nitkami. Druga część, nie wiem, czy jedną, czy dwiema, ale druga część jest tylko moherem. Mhm. O. I to jest, ja myślę, że to może być super fajny projekt do otulenia się, że tu masz z jednej strony ciepło, a z drugiej taka mgiełka. A z drugiej tak, popatrz, no ale w ogóle pięknie wygląda też ten wzorek, o. No ten wzorek na w dole to sztos. To jest. No może jednak kupię tą książkę. Nie, Boże, nie mogę, już mam kilka książek, że chcę z nich dziergać i powoli. Budżety nie wytrzymają. Na razie odkładam miedziaki na włóczkę, na tą włóczkę od Justyny, na te nowe szpule, kojarzysz je? Te, które mąż będzie naprzewijał. Dokładnie. Nawet trochę się spóźniłam, dlatego że dzisiaj ze studią się zagadałam o tych szpulach, bo na dole strony zobaczyłam, że one mają certyfikaty, że są z recyklingowanych materiałów. I tu moja ekologiczne, jak to powiedzieć, ekologiczne spaczenie, może tak to nazwijmy, powiedziała, wełna. Zzywają. Wełna, tam jest wiskoza i chyba poliamid, no ale ten poliamid jest recyklingowany, więc no. Jakby nie zaśmiecamy dodatkowo planety. Ale on, myślę, że ta chusta wyszła bez niej cudownie. Tak. Wiesz. No ja mam pomysł na nie, tylko jeszcze nie wybrałam koloru, czy zrobić kolor musztardy, bo mam taki wzór Melody Hoffman, to się nazywa Flora i Luna, albo Wild Posy, nie pamiętam, ale chyba to jest Wild Posy i Flora i Luna i on ma tutaj taki strukturalny wzór, jakby na karczku. I myślę, że pięknie by wyglądał. Dobra, Ania, o tobie. O tobie, pokazuj, co tam jeszcze masz w szafie oprócz zenka. A, to mój najnowszy udziel, chociaż pewnie jak że tak powiem, ten film już będzie ujrzeć światło dzienne, to ja już będę dawno po kilku innych projektach, ale to, co skończyłam wczoraj... Mówisz, że wolno montuję, wskakujesz mi na ambicje. Nie, myślę, że ten odcinek...
jest szansa, że ja bym go puściła w przyszłym tygodniu, bo nie wiem, jak się z dziewczynami umówię. Mam w planach nagranie 2 odcinków, ale muszę przerobić swoją pracę zawodową, żeby je nagrać. No. Jak teraz rzuciłam testy, jestem wolnym człowiekiem, to już mogę się zabrać za najaktywniejsze nagrywanie. Zgredek jest wolny, ale z krzatem. Tak. Tak, no to muszę się pospieszyć z tymi nowymi projektami. No musisz. Nie, no dobra, to zrobię wolny montaż. Tak, ale ja jestem, bo ty ostatnio mówiłaś właśnie, że ty jesteś chyba wolnym literem. Tak, ja chyba zacznę propagować hashtag dziewiarski żółw. Ja jestem dziewiarskim żółwiem. No nie jesteś dziewiarskim żółwiem. Widziałam, jak szybko skończyłaś torebkę ostatnio. Ale to wiesz, to tylko dlatego, tak samo jak właśnie to, co teraz pokażę, to tylko dlatego, że ta torebka jest dla mojej starszej córki i ona cały czas tupała, na przykład jeżeli ja sobie zrobiłam kawę, siadłam sobie. To presja. Dobra, czekaj, skończę kawę, idę, dobra. Ale jeżeli chodzi o taki sam moment przerabiania tych oczek, to tak, to ja uważam, że na przykład porównując to, jak czasami na rolkach widać, a dziewczyny wrzucają takie krótkie filmiki, to ja zawsze mam takie... Bo ja, żeby uzyskać... To jest przyspieszone. Tak, muszę dać przyspieszone tempo. Ale to... I wtedy to ładnie widać. Jest chyba na Instagramie taka rolka, że teraz wszystkie filmiki, znaczy taki dźwięk do rolki, że wszystkie filmiki są teraz przyspieszone, pokaż, jak dziergasz w realnym tempie. O. I wtedy wchodzimy my? Nie, bo ja nawet może... To znaczy tak, bo to się bardzo różni. Jak się z kim spotykam, to dziergam mega wolno, bo trudno jest mi się koncentrować czasem na 2 rzeczach naraz i się mylę. Chociaż bardzo... Już teraz nie jestem w stanie się spotykać z ludźmi bez szydełka, czy tam drutów. No. Ale dziergam dużo wolniej niż w domu. Natomiast w domu jest inny problem. W domu dziergam wolno, bo wskakuje Instagram. Tam wszystko mówię, bo to jest mega proste. Ja w realnym życiu przewracam się co 2 kroki na prostym asfalcie. Tak mam. Natomiast jak dziergam... Ostatnio szłam przez wyboiste korzenie i dziergałam czapkę. Nie mam jej przy sobie. Dziergałam czapkę i... nic. I nawet się zdziwiłam, że lepiej chodzę, nie przewracając się, dziergając, niż normalnie. I zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak jest. I idąc, patrząc w dół, ja kątem oka łapię, co jest przede mną, jakie wyboiste korzenie, nie wiem, wystające płytki i różne takie. No i chodzę po lesie, więc korzenie głównie i kamienie. I dlatego kątem oka patrzę i też cały czas patrzę na robótkę, to znaczy patrzę oczywiście przed siebie, żeby nie wejść w drzewo co jakiś czas, co jest mniej więcej na zasadzie częstotliwości jak podczas oglądania podcastu. I to jest takie oderwanie oczu mniej więcej na 2 oczka, no więc 2 oczka jestem w stanie zrobić bez patrzenia na druty. A tak to jestem w stałym kontakcie z glebą, że tak powiem. I wiele osób mnie o to pytało, jak ja chodzę, gdzie ja mam włóczkę. I to nie jest autoreklama, tylko ja naprawdę tak chodzę i uwielbiam te woreczki. Więc mam woreczek swój, przykładam tutaj przez rękę i po prostu idę. Czasem jak mam na przykład dużą robótkę, czyli sweter, na przykład jak dziergałam Niko sweter od Karoliny, tam rękawy czy ciałko, miałam sweter tutaj, a przy takich motkach wsadzałam sobie dłoń w motek przy większym zużyciu i dziergałam stąd. Tak, jak bransoletkę. Ale też by mi się spokojnie zmieściło w woreczku ze swetrem. I to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Nitki się nie plączą. Wszystko jest w jednym. Jak mamy mniejszą robótkę, na przykład skarpetki czy czapkę, no to w ogóle to waży piórko. To nie obciąża ręki. Ze swetrem jest... Sweter też się da. Też jest wygodnie, ale no wiadomo, sweter ma swoje
gramy. Och. Także polecam to rozwiązanie. Znaczy nie mówię, że trzeba kupować woreczki ode mnie, ale proponuję po prostu małe torby, czy też chodziłam w torbie najzwyklejszej, jak jeszcze nie było woreczków, to w najzwyklejszej torbie i miałam wsadzone po prostu motki do torby, ale tu mi się plątały. To, że jest to osobna torba przyczepiona do ręki, to pomaga, że nitki się nie plączą i jest lepiej. Więc polecam. O, polecam. Widzisz? Ale woreczki są i woreczki, twoje woreczki są rewelacyjne. A ty wiesz co? To takie trochę, to taka anegdota. Ja nie wiedziałam, że one mają w środku przewrótki. Autentycznie. Mają trzy przewrótki. I dopiero ja tak się zaczęłam, och, to bym zdradziła, dopiero tak się zaczęłam nimi zachwycać i córka podeszła i mówi, o zobacz, a to możesz sobie włożyć na przykład, nie wiem, tam druty albo coś. Ja mówię, ale to gdzie? No tu, to są przegródki. Są przegródki, Boże, to tak brzmi jak totalna jakaś reklama, ja tak nie chciałam, żeby było, ja chciałam, żeby to był odcinek o tobie, Ania, i o twoich udziergach i w ogóle, więc... Proszę cię, słuchaj, jest się czym chwalić, naprawdę autentycznie cudowne są, rewelacje są te woreczki. Dziękuję. Alpaczki będą moje i są. No teraz, teraz też liczę na to, że będę rysować kota. Ania, opowiadaj, ja muszę się zmyć, bo ja zobaczyłam, że ja mam komputer nie podłączony do ładowarki. Mam 24%, więc żeby nas nie wyłączyło, a czuję, że buczy, to ja muszę na chwilkę odejść, a ty, powiem, opowiadaj nam, bo miałyśmy o tym porozmawiać, jak widzisz zawód, twój zawód kontra dziewiarstwo, to znaczy no nie kontra, w sensie bycie zawodem medycznym, a dzierganie. Bo ja właśnie słyszałam, że tak, że po pierwsze odstresowujące, po drugie przy zmianowym trybie pracy pomaga to skupić się w nocy i nie zasypiać. Czy ty tak robisz, czy nie robisz, czy i w ogóle opowiedz nam o tym aspekcie. A ja włączę ładowarkę, bo już jest 23%. Dobrze. Tak, masz rację, bo... akurat w pracy zmianowej, tylko to też są takie plusy i minusy, tak? Jeżeli chodzi o plusy, no to też jest właśnie to, że tak, że dzierganie pozwala się skupić, można jakoś się skoncentrować, te godziny szybko przylatują, ale też no, chociaż z drugiej strony to też w pewnym momencie następuje takie znużenie, tak, że czujesz po prostu, że już te oczy zaczynają być takie i to zwłaszcza wieczorem i tak dalej, więc ja raczej staram się nie dziergać w nocy. Mm-hmm. To przynajmniej ja tak osobiście, tak? Bo ja znam siebie i wiem, że będę zmęczona, wiem, że to jest łatwy, po prostu łatwa droga do tego, żeby się pomylić, potem będę zła na siebie, że coś nie wyszło. Ale to jest tak fajne, bo tutaj tą, widzisz, tą medytacja, taka medytacja, mm-hmm. takie rozluźnienie się, stresowanie, to jest faktycznie tak, to jest coś, w czym co ja też odnajduję w tych drutach. Można odpocząć, mimo tego, że na przykład jestem zmęczona po takim nocnym dyżurze, albo też po dziennym dyżurze, bo to też nie ma znaczenia, to ja na przykład bardziej odpoczywam siedząc i dziergając, niż na przykład, nie wiem, położywszy się jutro i jakaś taka drzemka, tak, 5-10 minut, to ja jestem bardziej, bardziej jakby taka wypoczęta, stresowana i też chyba mózg też inaczej pracuje, tak, bo przystawa się jakoś na to, nie jestem taka rozleniwiona po takim dyżurze i to jakoś jest tak bardziej, jestem taka skupiona, więc myślę, że tutaj pomaga, aczkolwiek również i przeszkadza praca zmianowa. Dlatego, że tak jak teraz tutaj na przykładzie testów, które ostatnio robiłam, testowaliśmy, on jeszcze nie ma premiery, więc jeszcze o nim tak tylko wspomnę, że u Eweliny Czempik testowaliśmy taki cudowny kardigan.
I tam był początek, była cała grupa tam na Instagramie, był początek ogłoszony, więc ja zrobiłam sobie próbkę, narzuciłam sobie oczka na druty, zrobiłam może 2-3 rzędy, ale potem miałam, na przykład potem miałam nocny dyżur i ten nocny dyżur był taki, że potem w ciągu dnia mało co jakby siadłam do tej robótki, bo byłam zmęczona i chciałam zaczynać. I wieczorem jak chciałam posprawdzać Instagrama, no to nagle dziewczyny rzucają gotowe projekty. Już, skończone. Niektóre dziewczyny mają takie pędy na drutach, że tak powiem. To jest niespotykane, znaczy spotykane często, ale i dla mnie to jest po prostu wow. Tak. Więc ja mówię, o ja, i stwierdziłam, no nie, to ja się chyba nie nadaję na tę sterkę, to nie ma A tam sensu. Był krótki termin, tam były 2 tygodnie, prawda? No ten... Tak, krótki termin, ale to jest też właśnie, to jest też takie zależne, no bo akurat przez te powiedzmy 2 dni nie miałam tyle czasu, żeby jakby ruszyć z kopyta, o może tak powiem. No, tak. Ale to jest właśnie to praca zmianowa, tak? Że powiedzmy tak jak dzisiaj, większość ludzi jest w pracy, a ja mam na przykład dzisiaj dzień wolny, więc tak, dzieci są w szkole, mąż jest w pracy i ja mam czas, żeby wiecie, poza takimi domowymi obowiązkami, to mam czas na to, żeby nadrobić jakąś robotę. Więc to są takie właśnie plusy, minusy takiej pracy zmianowej. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć? Poczekaj, będzie pan myśl. O, dlatego, że ja jestem taką dosyć specyficzną pielęgniarką, dlatego, że jestem instrumentariuszką, więc pracuję na bloku operacyjnym. I tutaj też, jeżeli chodzi o takie zdolności manualne, tak, to tutaj też uważam, że to też miało tutaj duży wpływ na to, jak ja sobie z tymi drutami radziłam. Bo jest to jakby takie specyficzne, te ruchy, trzeba mieć takie coś w rękach. Ja nie mówię, że nie każdy to ma, ale na przykład patrząc tam po innych, to chyba było mi łatwiej, jeżeli chodzi o to pierwsze złapanie za drut. No na pewno lepiej szywasz. Tak. Technika jest taka sama, jeżeli o to chodzi. Dlatego mówiła, że nie ma problemu ze strzymaniem. Chyba tak. No tak, ale w ogóle też mi się wydaje, że dużo osób z personelu medycznego właśnie dzierga, no bo mamy po pierwsze Inkes Knitting Traditions, a na polskim polu, no to znam dwie pielęgniarki położone, to znaczy Olę Saworkę, która jest chyba w każdym podcaście wymieniana, plus drugą, chyba też w każdym podcaście wymienianą panu Kasię, pan Kuleczka 1, plus no moja siostra jest siostra cioteczna też jest medyczna, studiuje medycynę, więc no mam wrażenie, że sporo osób tak medycznych, że tak powiem, się zabiera za szydełko, druty. No oczywiście ten aspekt relaksujący jest podejrzewam nie do... Ja myślę, że to jest kluczowe, że to właśnie o to chodzi. Zresztą ja pamiętam w którymś swoim odcinku, jak Inga opowiadała, jak ona chyba miała, zaczynała swoją rezydenturę. A właśnie, a wiesz, że ona studiowała w Polsce? Tak. Ona chyba też kupowała włóczki Lagos My Passion. Te takie... Bo rozmawiałyśmy, tak. Chyba rustikę kupiła i zrobiła z niej jakiś sweterek, ale chyba go później odłożyła. Tak, bo pisałyśmy właśnie do siebie i ona właśnie wspomniała, że... Tak, ale że super. Tak, a bardzo, bardzo, bardzo sympatyczna, naprawdę dziewczyna. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna, to ja również polecam jej podcasty. Ona chyba jest jedną z bardziej w Polsce znanych podcasterek. Tak. Tak jak ktoś mówi o podcastach, to mówi właśnie o Knitting Traditions, tak? No. Tak, no bo to jest bardzo, bardzo ją lubię oglądać, ale właśnie co chciałam powiedzieć, że ona opowiadała, że kiedy zaczynała pracę, to jakby wchodziła w nowe środowisko, nowy szpital, nowy oddział i tak dalej,
i mówi, że bardzo się spodobało to, że weszła na przykład do dyżurki pielęgniarki i wszystkie miały robótki. Wszystkie coś robiły. Tam pani z personelu, pani sprzątająca i tak dalej. Mówi, że po prostu, że już poczuła się jak w domu, bo widziała, że każdy robi na drutach, więc mówi, że to jest coś cudownego. Tak, jeszcze przepraszam, zapomniałam, jest jedna podcasterka angielska, która też chyba ginekologia czy inna dziedzina medycyny. Boże, jak ona się nazywa? Hajfnik? Inka chyba opowiadała, wspominała o niej. Tak, ona robi, też projektuje własne wzory i miała wzór na taki My First Sweater. Takie dotąd rude włosy, proste, ładna dziewczyna. Wrzucę link. No, także myślę, że coś ma z tym wspólnego to te medyczne zawody i to właśnie te relaksujące wpływ drut w dzierganie. Tak. To myślę, że coś jest. Przepraszam, jak słyszycie odgłosy kuchni, ale małżonek zebrał się chyba za zmywanie właśnie. Włączył pranie, zabrał się za zmywanie, idealnie ten podcast. Wczoraj na spotkaniu tym na Discordzie wpadł nam w trakcie rozmowy i powiedział, że chce odzyskać żonę od świata dziewiarskiego, bo ja tylko w świecie dziewiarskim. Więc biedak już się zabrał za porządki domowe. Z desperacji. Ale z drugiej strony to jest takie życie, tak? Jesteśmy takie prawdziwe. No, życie gdzieś tam trwa obok, a to nie jest wszystko reżyserowane. Nie mamy scenariusza. No nie mamy. Próbowałyśmy mieć scenariusz, ale jak wiadomo, ze mną to nie wychodzi. Wszystko jest na spotkanie. Nie no, dobrze. Zrobiłyśmy punkt ze scenariusza pod tytułem opowiedziałaś o medycyna kontra dzierganie. Właśnie. No. Też mnie naszły, słuchaj, bo też spotkałam się z takimi pytaniami, na przykład skąd biorę czas, tak? Skąd biorę czas na to, żeby poza pracą, poza domem, wiadomo, tam dzieci i tak dalej, mąż, bo nim też się trzeba zajmować. Czasem tak. Czasem trzeba powiedzieć cześć. A jeszcze ja mam psa, kota i dwa króliki. I chyba mysz na strychu, bo dzisiaj w nocy chyba do wyjścia. Także właśnie, skąd biorę na to wszystko czas? I ja tak naprawdę nie zastanawiałam się nad tym, ale teraz myśląc o tym, to stwierdzam, że chyba im więcej obowiązków przybywa, tym człowiek potrafi być bardziej zorganizowany. Przepraszam cię. Nie, dobrze, wtrącaj. Jak wracałam z samochodem z Karoliną Kropą i Gosią Dreaming Yarn, to właśnie rozmawiałyśmy o tym, skąd Karolina bierze czas na projektowanie i na wszystko i dzieci. No i to jest właśnie to samo powiedziałam więcej. Po prostu jakby każde 15 minut jest cenne i ja jestem. Tak, ja rozwalam sobie czas totalnie, bo nie mam aż tylu obowiązków, ponieważ nie mam dzieci, a mam psy. Tak. Nie mówię mu tylko cześć, żeby nie było. Staram się być porządną partnerką. I lubię z nim spędzać czas. Ale fakt, że świat dziewiarski mnie ostatnio wchłonął bardzo intensywnie, z czego się bardzo cieszę oczywiście. Ale tak, śmiał się też ze mnie, że już niedługo będzie cienko, bo ja ten ostatni podcast, co montowałam, no to 3 dni. Po prostu nie odchodziłam od komputera, 2 dni. Nie odchodziłam od komputera, tylko siedziałam i montowałam. Więc jest to praca. No, jest to na pewno kawał dobrej pracy, słuchaj, którą ty robisz. Ja
Naprawdę, respekt. Nie wiem, jak to się pokazuje tak w tym slangu. Nie mam pojęcia, ale bardzo, bardzo mi miło. Wróćmy do projektu, bo tu gadu, pierdolę, przepraszam, że tak powiem, ale... No to, no tak, to wracając do tego, tutaj wymieniłaś właśnie Karolinę Krupę. Mhm. I też właśnie, że tak powiem, prowokatorką mojego udziergu, który skończyła wczoraj dopiero co, to jest z kolei młodsza córka, bo ona kiedyś tam przyszła, ja właśnie tak przeglądałam sobie ten Instagram, tam leciałam tam te posty i gdzieś ktoś właśnie zrobił taki komin, taki fajny, taki żakardowy. I ona tak podeszła, to, zrób mi ten. I o, żakard. Mówię, no to dobrze, no ale to tak było, to takie dobrze. No ale ona po kilku dniach przyszła do mnie i mówi, tak zrobiłaś już? No i no to jaki miałam wybór? No więc wzięłam, słuchajcie, się i zrobiłam. Piękny. Komin, tak. To jest komin, on się nazywa Easy Physical, tak? Od właśnie autorstwa Karoliny. Ja tutaj dodałam, bo to są takie kolory typowo właśnie Lucy mojej. Ach, no to tym bardziej mi się podoba. No, nie wiem, czy ten fiolet tutaj wychodzi, ale to jest fiolet, to nie jest czarny. A to czarny, wygląda jak czarny, totalnie wygląda no jak czarny. No właśnie, prawda? Mhm. O, może teraz. Tak. I to jest wszystko Nepal, to jest drops Nepal cały, więc jest taki, słuchaj, tak fajny, taki jest cieplutki, naprawdę jest bardzo taki przyjemny. To jest rozmiar mały, natomiast wiem, że tam jest też większy rozmiar. No i pierwszy żakard, pierwszy koty za płoty, to jest mój pierwszy żakard, ale nie ostatni. Jest piękny, wygląda super, Ja właśnie zastanawiałam się, co zrobić, tej promocji ostatniej dropsowej było trochę Nepalu, że tak powiem. I ja też mam strasznie dużo. I lubisz Nepal? Nie wiem, nie mam jeszcze zdania. Wydaje mi się, że tak, dlatego że... Jak ci się dziergało ten... Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. To jest, tam jest chyba 65% wełny i tylko 35% alpaki, jakoś to tak. Ale nie, jest mięciutki. Ten. Jest mięciutki, ale na pewno nie gryzie, bo chodziła wczoraj, że tak powiem, były takie testy ostateczne. Nie gryzie ją na przykład, nie brakuje w szyję, no bo to ekstra. No bo to problem. Więc wydaje mi się, że będzie fajnie. Ja jeszcze nie nosiłam nic, ale drugim testerem będzie mąż, bo nakupowałam bardzo dużo brązowego i to jest chyba orzech. O, piękny. Tak, bo marzy mi się, żeby zrobić właśnie swetr, iść już w ażury totalnie i żeby zrobić po prostu tutaj taki swetr z taką właśnie taką fajną, taką może ażury. No, dobrze mówię to. Ażury i żakardy. Żeby zrobić właśnie tutaj taką fajną wstawkę z coś tam z pomarańczu, być może coś tam z beżu. Zobaczymy, jak mi pójdzie, zobaczymy. Ale... Super ci pójdzie, Ania, super projekty robisz. Ja wiem. Dziękuję bardzo. A dla siebie widzisz z Nepala, a dla siebie z Nepala robię, tylko że to jest dopiero, który to jest rząd? To jest dopiero 20 któryś rząd. Robię chustę. To jest chusta, ona się nazywa Gro. Pamiętasz to moje? Tak. A ktoś ostatnio jeszcze z polskich dziewiarek też robi tą chustę. Czekaj, kto robi jeszcze? Jedna gmina. Nie, jeszcze ktoś inny. Ktoś, kto dołączył do nas w grupie na Discordzie. Na Discordzie, o! Bo wiem, że właśnie, że Wiedźma z Młyna zrobiła już jedną, teraz zrobiła drugą. Zresztą ja też jestem z nią w kontakcie. O, super! Ona robi piękne rzeczy, takie jak Wiedźma z Młyna zrobiła szal Stevena Westa chyba. Nie wiem, czy szolografii, czy któryś z wcześniejszych, ale to mi szczęka opadła. To piękne. A poczekaj. Ona robiła, wiem, tylko nie pamiętam, jak on się nazywa. Ona robiła dwie wersje. Możliwe. Jest pierwsza wersja jest taka wcześniejsza, ja to oglądałam. To znajdziemy. Znajdziemy, podlinkujemy. Ja następne 3 dni edycji z wrzucaniem tych wszystkich linków.
Ja ci pomogę. Było, wiesz co, byłoby super, bo naprawdę dla mnie najgorszą robotą to jest robienie opisów do wideo i znajdywanie tych wszystkich linków. To nie było tam wrzucenie. Jak ja mówię, słuchaj, do tablicy, to ja się poczułam, to ja ci pomogę. Spoko. Dobrze. Także ja robię właśnie ze swojego Nepala, robię dla siebie tą chustę i też podoba mi się, o widzisz, bo jest następna taka youtuberka, podcasterka, ma na imię Alex, ona jest z Australii, ale to jest po prostu rewelacyjna dziewczyna. A to jest ten twój ulubiony podcast o Serenity? Tak, Serenity. Jeszcze się nie dobi. Jeszcze przede mną ten podcast. Tak. I ona jest, no to jest rewelacyjna dziewczyna i ona właśnie pokazała, jak zrobiła, ona chyba to z plotu Lupi chyba robiła, tą chustę. I kiedy pokazywała ją już skończoną, taką piękną, taką śnieżno-białą, a potem stwierdziła, że ale jest, mieszka w Australii, takie piąty tutaj są trochę tropiki. Kiedy ją będę zakładać, ale jest piękna. I stwierdziłam, skoro dziewczyna z Australii wydziergała taką piękną chustę, a ja na nią zachorowałam, no to muszę. No i... A dziergasz z jednego czy z dwóch kolorów? No właśnie. Zaczęłam dziergać z dwóch kolorów. Zresztą wrzuciłam nawet posta z dwóch kolorów, bo wydawało mi się, że to będzie takie fajne. Ale i tutaj właśnie też z wiedźmą, żeśmy, że tak powiem, się komunikowały, bo tam na dole jest taki motyw kwiatowy. Tam są takie kłosy, tam są takie kwiaty, takie bąbelki. I jak doszłam do tego, bo to zaraz na początku jest jakby ten motyw kwiatowy, to on nie był widoczny. Tak, to się znika przy dużych kontrastach, to prawda. Tak, tak. Ja sprułam to wszystko i jadę tylko w takim jasnym beżu. No, dlatego, że nie było tego widać. To znaczy, gdyby ona była gładka, to wyglądałoby cudownie, bo te przejścia, to było z dwóch nitek w ogóle, tak? Także te przejścia były fajne, ale no jednak ten motyw kwiatowy to jest coś takiego dekoracyjnego i to jest taki... Tak, to jest najładniejszy element tej chusty, bo ona jest nie jest gładka, ale nie ma jakichś dużych... Nie, i potem jest jeszcze takie ciekawe, dlatego że tam jest taki, jakby są takie sekcje oddzielone takimi barkoczami, które się zakłada przez szydełko i to też jest fajne. A no, to fajne. Tak. Kurczę, to też jest fajne. Jestem w stanie sobie przypomnieć, kto jeszcze z polskich dziewczyn dzierga. Mówisz. I to też chyba też jakaś taka brązowa wersja. Pamiętam. Ona jest właśnie, ona jest w oficjalnej takiej, na oficjalnym zdjęciu ona jest taka właśnie taka beżowa, ona jest taka fajna, taka jest rustykalna, taka surowa. Tak, to takie naturalne kolory. Tak, więc tylko i wyłącznie taki wchodził w grę, jakieś takie właśnie beże, jasne brązy, nie chciałam jakichś takich fioletów czerwonych, nie, bo to... Dlaczego? A nie dlaczego? Wydaje mi się, że w ciemnym takim śliwkowym fiolecie by pięknie wyglądała ta chusta. Też. O, to muszę ci powiedzieć, że ten... Ja sprawdzę i ja ci napiszę, ale ten fioletowy Nepal, on jest piękny, dlatego że on jest taki troszeczkę, on jest taki melanżowy. Ja nie wiem, czy to będzie widać tutaj. Poczekaj. Ja zamówiłam rdze i bordo, jakby kogoś coś dziwiło. A to rdza, to czekaj, to rdza, takie rdzawe, takie cynamonowe, to są chyba kolory właśnie Indii. Trochę tak. To chyba jest teraz taki trend, wydaje mi się, na, już mówiąc o trendach dziewiarskich, ostatnio się, bo oglądałam fajny podcast, którego chyba wam nie podlinkuję, bo nie pamiętam u kogo go widziałam, nie subskrybuję tego kanału. Może mam zapisane w notatkach, więc jak mi się uda, to wrzucę, ale był taki filmik o trendach na jesień 2022. Ja mam wrażenie, że to były trendy wiosna 2022, a że teraz trochę, znaczy z częścią się zgadzam, na przykład, że modne się zrobiło dzierganie właśnie z melanżowych kolorów, już teraz nie pamiętam, jakie jeszcze były tam trendy, chyba, że strukturalne rzeczy są bardziej zdziergane.
Natomiast tak jak ja się zastanawiałam, jakie ja widzę trendy na jesień, no to po pierwsze pierwszym megatrendem jest sweter Lento, czy Leto, z wcześniejszego wydania Line. Ja podlinkuję nazwę autorki i sam sweter, bo widzę, że chyba 5 czy 6 podcasterek go dźwigało. To jest taki prosty sweter do narzucenia i można go wydziergać z dwóch motków włóczki, więc ma chyba taką próbkę jak Ranon Kulus. Więc na drutach też szóstkach chyba się go robi, więc już szybko go robi i z małej ilości wełny. Tak. I może dlaczego ja zaczęłam mówić o tych... O tych trendach dziewiarskich. O tych kolorach zaczęłyśmy. A, dobra, sorry. Tak, dobrze. Dobrze, że ktoś myśli w naszym zespole. Wydaje mi się, że jednym z trendów, może to nieobecnym, tylko już od jakiegoś czasu trwającym, są właśnie takie kolory terakoty, cegły, takich delikatnych brązu, róży. Tak kolorystycznie, co mi bardzo odpowiada, bo ja uwielbiam. Ale tak, to jest to. Nie mam takich kolorów. Nie masz takich? Jakie masz ulubione kolory? No właśnie, ja chyba bardziej idę w te takie neutralne kolory, chyba takie nude. Chociaż ostatnio miałam taki etap na niebieskie, dlatego że robiłam, a to tylko dlatego, że nie kupiłam bardzo dużo włóczki. To było z Dropsa, chyba to jest wróżb alpaka, w takim kolorze, to jest kolor jasna lawenda, ale dla mnie to nie jest lawendowy, to jest niebieski. I ja go nakupiłam bardzo dużo. I muszę go przerobić, więc z niego powstał sweter, robiłam z silnikiem z Dagną Zielińską, taki tender palua, takie fajne, takie rąby. Jak zrobisz pauzę, to ja tak szybko przebiegnę. Od razu mówię tak, zęka nie ma, zenek został ukradziony. Czuruja! Masz bardzo wspierające córki. Może jak ja dzisiaj źle ustawiłam to światło. Dobra, następnym razem będzie lepiej. Słuchajcie, nie należy być obezwładnionym perfekcją. Tak, bo ja go miałam w tamtym miejscu, ale go nie ma. I podejrzewam, że ja ją zobaczyłam rano w kurtce, więc myślę, że bo ona go bardzo lubi i mi go podbiera. Ale zdjęcia na Instagramie następnym razem. Natomiast... Wiesz co, jak mi wrzucisz zdjęcie, to ja wrzucę zenka po prostu w postprodukcji. Tak, wiesz, tak profesjonalnie, nie? Gdzieś tam... Tak, zakryję siebie i twory pod oczami. Będzie spoko. Czekaj, ja zawsze chciałam to powiedzieć, tak jak na tych podcastach. Zdjęcie podlinkuję wam tutaj. Dokładnie tak, idealnie. A teraz tak, tutaj jest ten sweter, który robiłam z Dagną. Jak ktoś będzie miał bardzo, bardzo ostrą, że tak powiem, kamerę, to znajdzie ślady po pudrze tutaj po układzie, więc... Nie, nagrywam nas za słabą jakością, wiesz? Nic nie zobaczy. No. I on wygląda tak, w ten sposób. O. On jest zrobiony z jednej nitki Drops Baby Merino i jednej właśnie bruszt alpaka. Także jest bardzo ażurowy, więc ja się źle czuję w takich, ale zawsze coś zakładam pod spód. Cura podbiera któraś? Ten właśnie tego nie, dlatego że on jest bardzo ażurowy, więc tego się troszeczkę chyba boi. A zenka robiłam bardziej ściśle, więc on jakby może być noszony bez niczego, w sensie bez żadnego t-shirtu albo jakiegoś topu. Natomiast tak, i tutaj, o Boże. On jest szyty też, ten sweterek. On jest szyty. No właśnie, tak. Widzę. On jest strzykany, bo to jest w ogóle to jest wzór darmowy chyba z hobby. Natomiast Dagna zrobiła taki filmik i tam była właśnie praca ze wzorem, tak chyba to się jakoś nazywało. Także, to chyba była współpraca z hobby czy coś takiego. Tak, tylko to też właśnie ja też robiłam tak według niej, dlatego że ona zrobiła tutaj na prosto rękawy. Na przykład we wzorze one są takie bardziej tutaj takie buźki tutaj są zrobione. I tu jest po prostu ten
ten mankiet jest bardziej taki tutaj taki ścisle przylegający, a tutaj są takie bardzo takie bufiaste te rękawy. Także ja zrobiłam wersję tutaj bagny. Super. Super wygląda. Ja też myślałam, żeby zrobić ten wzór, ale jakoś mi się tak poukładały projekty, że nie wskoczył. No, ale bardzo przyjemny. No i właśnie do tego chciałam, bo ja uwielbiam lawendę. Te fiolety też bardzo lubię i lawendę też. I myślałam, to są właśnie te przekłamania takie na zdjęciach. Myślałam, że jak jest włóczka jasna lawenda, to będzie fioletowa. A ona jest niebieska. Dlatego nakupiłam strasznie dużo tego, bo też nie wiedziałam za bardzo, czy zrobię jeden, czy zrobię dwa. No i troszkę mi zostało, więc teraz przerabiam te wszystkie motki. Przepraszam. Ania, opowiadaj, ja będę słyszeć, tylko wyskoczy na sekundę, tym razem ja. Dobrze. No to jeszcze. Mój powód do dumy, którą to jest chusta, chciałam pokazać chustę, na którą chorowałam od bardzo długiego czasu i tak naprawdę po prostu zbierałam się na odwagę, bo wiedziałam, że ona będzie bardzo czasochłonna do zrobienia, ale się w końcu udało. To jest szydełkowy mój twór. To jest chusta, ona się nazywa Gypsy Queen. O, jak super! Ja widziałam na Instagramie ten projekt, on jest super. No, także no ona jest cudowna, jest dosyć taka duża, ale ona cały czas jest też w użyciu, bo mimo tego, że jest taka bardzo taka tutaj ażurowa, to ona naprawdę trzyma tak jak takie... A z czego robiłaś? Przepraszam, bo nie usłyszałam. Jeszcze raz? Z jakiej włóczki robiłaś? To też jest drops Baby Merino, tak. I to jest matyna kolana. Okej, okay, to miłe. Tak, dlatego że to jest włóczka, to jest chyba amerykańskiej projektantki, to ci wyślę linka, bo nie pamiętam. Ja nie miałam po prostu tej włóczki, no bo ona była taka dostępna lokalnie w Stanach, więc stwierdziłam, że jeszcze co jest najlepsze, to ja robiłam wtedy to bez próbki, także kompletnie zamieniłam tą włóczkę tylko dlatego, że mi się wydawało, że będzie fajna, ale nie patrzyłam na parametry. Ale jest super. No przy chustach to jak wyjdzie większe, mała strata. No, także to jest to, natomiast projekt, który jeszcze chciałam pokazać, to jest po prostu, to też jego, ja go kiedyś sproję, ja go kiedyś zrobię tak, jak ma być. Ale póki co, on wisi u mnie w moim pokoiku. Wisi, żeby mnie przypominać, że każdy się kiedyś uczył, że i tak dałam radę, ale to jest takie dosyć... No śmieszne, dlatego że... Super, że mówisz, naprawdę super, że mówisz o tych projektach, że każdy się uczy, bo to jest, wydaje mi się, najważniejsze, żeby nie... Ja jestem bardzo, znaczy jestem perfekcjonistką gdzieś tam w głowie, ale w realu jestem zupełnie nie perfekcjonistyczna. Jak mam zrobić coś dla kogoś, to staram się zrobić to jak najlepiej potrafię i bywam perfekcjonistką, natomiast dla siebie to nie, jakoś tam nie. Wszystko pójdzie. Generalnie ściągnięty sweter w połowie tu. A, na przykład ja w tym swetrze dziergałam go na szarotkach. Przepraszam, że tak weszłam ci w słowo z dygrezją. A propos niedociągnięć. Dziergałam go na szarotkach i się zagadałam z dziewczynami i w ogóle tam była cudowna atmosfera. I tak jak tu jest rząd prawych i lewych oczek, to ja mam zamiast lewych oczek rząd prawych. W ogóle wzór mi się rozjeżdża, nie wiem, czekać, czy to widać, czy to jest z tej strony, nie. Czy nie z tej. Może to jest z tej strony. No to tylko tak połowa leci. No. Gdzieś pod biustem mam ten rząd taki. Nie wiem, czy widać. Aha, dobra, widać. Widać. No i ja się zastanawiam, próć na pewno nie będę. Bo uznaję, że to jest pamiątka po prostu z szarotek. Zastanawiam się, czy nie jakimiś pikotkami jakimiś tego nie załatwić. Ale chyba też oleję i mówię, że pamiątka ze spotkania dziewiarskiego. Tylko zmienię ściągacz. O Jezu, no widzicie, jaka perfekcja. Ale opowiadaj, bo przepraszam cię, opowiadaj. A no tak, no więc nawiązując do tego, że każdy się kiedyś uczył, to
jak już zrobiłam te dwa projekty, te szalik i ten szalik warkoczowy właśnie od Izy, drugi projekt, który mi się bardzo spodobał, tak, to stwierdziłam, że no to co, no to szaliki już mam, no to może jakiś sweter teraz. No i akurat wtedy chyba była premiera, Iza miała premierę Szarego Wilka, Grey Wolf. Mm-hmm. To jest taki długi kardigan, bez kapturu, ale jest fajny, bo był też taki fajny właśnie, taki warkoczowy, takie przeplatanki na rękawach i tak dalej. Mówię, zrobię, co tam. Ale oczywiście, kto by robił próbki poza tym? To, że było napisane, że było zrobione z takiej i takiej włóczki, ale ja stwierdziłam, że może taka, żeby była taka cieplejsza, taka grubsza, no nie, żeby była taka grubsza, żeby był cieplejszy ten kardigan, to ja sobie zrobię z tej. I zrobiłam z kompletnie innej włóczki, nie patrząc na parametry, nie patrząc na próbkę, nie patrząc na nic. A ponieważ to był, być może gdyby to był sweter robiony w jednym kawałku, to może ja bym go mierzyła. Rozumiem, no tak. Ale on był robiony w częściach. Jak zrobiłam przód tylny, przód z przodu, Boże, prawy przód, lewy przód, jeszcze byłam w takim wielkim szoku, dlatego że tutaj są wpuszczane kieszenie. I ja byłam z siebie tak dumna, że ładnie wygląda. Kieszenie... Ale poczekaj, zrób nam spoiler alert. Czy on jest za mały, za duży, czy dlaczego ci nie odpowiada? Boże. Za duży? A to nie jest taki miło otulaśny? No tak, tylko to zależy, dlatego że wiesz co, że jakbyś chciała schować klucze do kieszeni, to ja mam... kieszeń w kolanach. No. Okej, okay, rozumiem. Poza tym, tyle jest jeszcze do końca, więc on jest tak dokładnie do kostek. Więc jeżeli jest piękna pogoda i jest sucho na zewnątrz, to jest jak w najlepszym wypadku, to ja bardzo polecam. Wiesz co, polecam ci filcowanie. Serio, ja miałam, ja już cały czas o tym mówię, ale miałam ten sweter jagody everyday, który zrobiłam przy drugiej edycji. No. I on był, ja go miałam do pół łydki, bo ja go zrobiłam jako sukienkę. No jak się po praniach kilku się rozciągał do kostek, ja go wziąłam na 60 stopni do preleczki. Mam mój ukochany, to jest mój najcieplejszy sweter ever i w ogóle też miałam nic, znaczy mam go teraz w rozmiarze normalnego swetra, tak do pół biodra, ale o dziwo, to co mnie totalnie zdziwiło, rękawy się nie ściągnęły, to znaczy no tu troszeczkę tak, ale ściągacz nic. No. I ja normalnie mogłam włożyć rękę, to znaczy i tak czy siak zrobiłam za ciasne, już w pierwszej wersji zrobiłam za ciasne zamknięcie oczek, więc po prostu rozcięłam na hamat. Ja i tak go używam tylko w domu i nie wychodzę, bo to on jest taki domowo w ogóle sweter, więc rozcięłam te oczka i tak zostawiłam i z nim się nic nie dzieje. Totalnie nic. Nawet wczoraj podczas spotkania dziewczyną pokazywałam, no może z szyję, żeby teraz się troszkę zaczął rozchodzić, bo naprawdę często w nim chodzę. Może trochę pod szyję, żeby już tak chamsko zupełnie nie wyglądało. Ale opowiadam o tym swoim sweterku. Więc jakby coś, to praleczka, jakbyś się nie chciał upróć. No właśnie, ja go dawałam już też na 60 stopni, to dwa razy. Tak? Nie? Nie, nie rusza. Nie. To 90. Nie. Bądźmy hardkorami. Jest to. Mam to w planach. Bardzo w planach. Okej. Zwłaszcza jak go zgiła. Także z tych kieszeni jestem bardzo zadowolona. No super i wyglądają. One wyglądają, a to jest od spodu te kieszenie. Że tak powiem sexy. Natomiast sam, że tak powiem, wzór... Wygląda ładnie. To jest kawał swetra, wiesz? No to jest kawał swetra. Nie wiem, czy to widać. Dziureczkę masz jakąś w nim. Dobra. Wrzucę emotkę. Ale wzór bardzo ładny. Pięknie to wygląda. Gdzie ta dziurka? To tak miało być. O, może ja to tak pokażę tutaj, o. No super, super. No, także ja byłam z siebie tak zadowolona, że... No, totalnie powinnaś. Że te kieszenie,
No i ta długość. Natomiast no, jest kawał swetrzyska i on jest naprawdę ciepły, bo jest ciepły, jest fajny. A dużo waży? Wiesz co, widzisz, i tu jest taki temat, tak samo jak Ewelina na koniec testu też zapytała, ile ważą te swetry nasze gotowe. I ja stwierdziłam, że muszę jechać do Biedronki na wagę. Ale nie, nie, powiedz tak organoleptycznie tylko, czy tobie ciąży? Dużo. Zobacz. A przypomnij mi, z jakiej włóczki to jest? Wiesz co, to jest włóczka, ja nie pamiętam, ja ci wyślę to, albo zrobię ci zdjęcie tego w innym kolorze, bo mam jeden cały notek. Poczekaj. To coś wyszło, bo ktoś dzwonił, czy tak, nie? Tak, wskoczyła, nie przejmuj się. W każdym razie to jest włóczka, która jest dostępna właśnie u Izy na stronie, w sklepie. A, rozumiem, to ta jej dedykowana. Mhm. Tak, to jest Highland 8. I tutaj jest, to jest merynos w połączeniu, on ma dodatek czegoś sztucznego. To ja ci on to ma, tak, ona ma z akrylami te mieszanki włóczek. Tak, mhm. Tak. Ale mi się to podobało, że ona jest taka fajna, taka puchata ta włóczka, prawda? I ona jest taka cieplutka, tak. Nie wiem, czy to będzie... Tak, no, jest. O, bo wiesz, ja to mogłabym z tobą gadać godzinami i latami, ale niestety obiecałam, że wyślę ten plik koło 12, a jestem w połowie działania. Więc może nie do 12, do 14, ale... Słuchaj, się bardzo, wiesz, bardzo się cieszę, bardzo ci dziękuję, że zaprosiłaś mnie tutaj do swojego odcinka, na swój kanał, do swojej... Taką przestrzeni, tak? Tak, do mojego pokoiku. Tak miło nam się rozmawia, że będziesz naszym stałym gościem. tak coś podejrzewam, bo mi się przecudownie z tobą rozmawiało. Może właśnie, jak zrobisz te projekty, o których rozmawiałyśmy, to może, znaczy nie może, to jeśli byś miała ochotę zagościć w nowym roku u nas, w Lusiowym Kąciku, to zapraszam serdecznie. Bardzo dziękuję, bardzo, naprawdę. A ja mam nadzieję, że to się zapisze, kurczę. Ale słuchaj, cudne projekty jest... pokazywałaś i w ogóle jestem zachwycona. No to są takie początki, no to dlatego teraz się przygotuję, no bo to też mi jest głupio, no wiesz, no to takie piękne rzeczy dziergasz, a ja... ty dziergasz też piękne rzeczy. Każdy dzierga piękne rzeczy, bo dzierga to własnymi ręcami, że tak powiem, i należy każdą twórczość docenić, moim zdaniem. No. Nawet jak są oczka przekręcone, nieprzekręcone, kabelki albo w odwrotną dziury. Stronę, albo dziury, albo tak jak u mnie w ogóle. Totalnie, więc mi się wydaje, że jak ktoś wkłada w coś w serce, to zawsze jest piękne. Tak, tak. I jest dlatego unikalne, takie wyjątkowe, tak? Tak, tak, tak. Nie ma takich samych. Nie ma dwóch takich samych dziur, dokładnie. Chyba, że look at my holes. To wtedy tak. Trzeba taki projekt wymyśleć. No kilka jest takich dziurawych projektów, powiem ci. Ale nie. Każdy wstawia sobie dziury tam, gdzie chce. Wiesz, żeby to był taki unikalny, taki oryginalny, nie? A nie, pisz wzór. To jest projekt, to będzie twój sztandarowy projekt. Tak. Też widzę, że tak mówię, bo światło mi też wchodzi we mnie zaraz. Dobra, to też to teraz może tak profesjonalnie, ja się jeszcze tutaj przeliżę i może tak profesjonalnie się pożegnamy jakoś, co? No jak bardzo to? Profesjonalnie. Aniu, bardzo miło mi było ciebie gościć w naszym odcinku. Nie, Jezu, ja tak nie umiem. Ania, naprawdę super miło było cię gościć. Godzinami bym mogła rozmawiać. Liczę, że w październiku z małżonkiem gdzieś pojedziemy na urlop i myślę, że w dół Polski to wiesz, machnę do ciebie tam w Krakowie. Tema 21 października. Zapytaj, co wtedy będę robiła. Aniu, co będziesz wtedy robiła? Zostałam, będę na ćwiczeniach wojskowych. Będziesz się taleń w błocie z wódką. Ale to... Jako pielęgniarka, wiesz co, jako pielęgniarka co kilka lat ćwiczą nas w rezerwie i akurat dostałam teraz wyzwanie, więc od 10 zamieniam druty na... Na fitness, na wojskowe fitness. Będziesz dziergać te takie siatki ochronne. O, maskujące. No. Tak,
Tak. O, dobre. O. Wiesz, szydełko i wiesz. Nowa specjalizacja w wojsku.